Słuchasz podcastu Instytutu imienia Wojciecha Korfantego. W naszym podcaście mówimy o historii w sposób nieoczywisty, często odsłaniając mało znane fragmenty ważnych wydarzeń z dziejów Polski, Europy i świata. Muzyka W dzisiejszym odcinku usłyszymy doktora Michała Przybylaka, porucznika Wojska Polskiego, a także wykładowcę Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie i ambasadora kierunku obronność na tej uczelni. Ten odcinek podcastu jest poświęcony rozwojowi taktyki wojsk polskich na przestrzeni dziejów. Serdecznie zapraszam do wysłuchania tego odcinka podcastu. Dzień dobry. W podcastach historycznych Instytutu imienia Wojciecha Korfantego spotykamy się po raz piąty. Dzisiaj zapraszam Was na pokadankę przy laptopie na temat bardziej wojskowy niż historyczny: Rozwój taktyki wojsk polskich na przestrzeni dziejów. Na początku porozmawiamy o tym, czym ta mityczna i wszechobecna dzisiaj taktyka w ogóle jest. Czy latarki, noże, plecaki, czapki, zegarki, czy wszystko inne, co nazywa się taktyczne. To jest najważniejsza dla taktyków rzecz, a później przejdziemy do naszego rodzimego dorobku taktycznego na przestrzeni ostatnich 10 wieków. Taktyka stanowi jedną z trzech części składowych sztuki wojennej. Czym ta sztuka wojenna jest? Sztuka wojenna to zgodnie z definicją uzasadniona historycznie i naukowo wiedza o sposobach prowadzenia działań wojennych, czyli walk, bitew. I operacji. Samo słowo taktyka pochodzi zaś od greckich słów tasein, tatein, co znaczy układać, porządkować albo ustawiać w szyku. Zwłaszcza to ostatnie tłumaczenie, to słowo klucz. Taktyka usytuowana jest na najniższym poziomie sztuki wojennej. Najwyżej, na najwyższym stopniu znajduje się strategia, tuż pod nią sztuka operacyjna, a pod sztuką operacyjną znajduje się właśnie taktyka. W przeszłości taktyka decydowała o realizacji celów strategii, współcześnie zaś raczej sztuki operacyjnej. Ogólny sens pojęcia taktyka zawiera definicja kopańskiego. Ujmuje ją jako metoda prowadzenia, umiejętność używania rozporządzanych sił dla osiągnięcia zamierzonych celów. Według AURI niego francusko-szwajcarskiego teoretyka i praktyka sztuki wojennej taktyka jest sztuką użycia wojsk w decydującym punkcie teatru wojny do którego doprowadza wojska strategia natomiast ferdinand fosz utożsamia taktykę z dowodzeniem wojskami już w czasie i tylko w czasie Walki. W aspekcie wojskowym, według współczesnych poglądów, taktyka obejmuje teorię i praktykę przygotowania i prowadzenia walki przez pododdziały, oddziały i związki taktyczne różnych rodzajów wojsk, służb i różnych rodzajów sił zbrojnych. I to zajmowanie się najniższymi ogniwami sił zbrojnych, od drużyny poprzez pluton, kompanię, batalion, pułk, brygadę. I dywizję, jest jednym z wyróżników taktyki w stosunku do najbliżej jej pod względem usytuowania w sztuce wojennej, sztuki operacyjnej. Natomiast drugi wyróżnik to sposób podejścia do rozpatrywanych problemów. W taktyce, punktem wyjścia do rozważań są środki, którymi się dysponuje, i to do nich, do ich możliwości, określa się stosowne cele i zadania taktyczne. Jest to określenie realnych zadań. Dla sił, którymi się dysponuje. W sztuce operacyjnej natomiast do celów i zadań dobiera się niezbędne siły i środki, tworząc odpowiednie struktury organizacyjne czy też zgrupowania. Warto tu dodać, że chociażby Stanisław Koziej twierdzi, że zadania taktyki sztuki operacyjnej i strategii są w swej istocie podobne. Różnią się oczywiście treścią i charakterem, ale na wszystkich szczeblach dotyczą przede wszystkim sposobów jak najskuteczniejszego przygotowania i prowadzenia działań zbrojnych. Generalnie zarówno w taktyce, jak i w sztuce operacyjnej i strategii chodzi o jedno i to samo o osiągnięcie zwycięstwa. Istota taktyki polega na przygotowaniu i prowadzeniu walki ogólnowojskowej lub walki tylko danego jednego rodzaju wojsk na przykład samodzielnego użycia artylerii, walki artylerii obrony przeciwlotniczej, wojsk inżynieryjnych, chemicznych itd. Najczęściej celem walki wojsk lądowych będzie rozbicie taktycznego zgrupowania przeciwnika i utrzymanie lub też opanowanie rejonu czy też obiektu o znaczeniu taktycznym lub operacyjnym. Współcześnie walka prowadzona będzie w połączeniu wysiłków wszystkich rodzajów wojsk przy aktywnym wsparciu lub udziale lotnictwa, a na wybrzeżu marynarki wojennej. Nie możemy tu też zapominać o najnowszych domenach prowadzenia walki zbrojnej. Domenie kosmicznej, domenie cyber, a niektórzy jeszcze tu dorzucają również domenę mentalu, czyli psychiki zarówno pojedynczego człowieka, jak i całych społeczeństw. Stąd mówiąc o strukturze taktyki, należy podkreślić jej duże zróżnicowanie wewnętrzne. Obejmuje ona taktyki różnych i przeróżnych rodzajów sił zbrojnych i rodzajów wojsk, te zaś odpowiednio dzielą się na taktykę ogólną właśnie danego rodzaju sił zbrojnych i taktyki rodzajów wojsk. Dalej wyróżnia się taktykę pojedynczego żołnierza, pododdziału i oddziału, czy też związku taktycznego, a wszystko to poprzedzają podstawy taktyki, jakie swoiste. Prowadzenie, ale też uogólnienie. Ponadto wyróżniać można także taktykę walk w poszczególnych środowiskach walki, na przykład taktykę walki lądowej, powietrznej, morskiej, czy też współcześnie międzyśrodowiskowych, na przykład taktykę walki powietrzno-lądowej, czy też przeciwpowietrznej, a także taktykę walki partyzanckiej, działań regularnych, czy też taktykę wojsk obrony terytorialnej. To tyle jeśli chodzi o wstęp teoretyczno-wojskowy. Teraz, Szanowni Państwo, historia polskiej taktyki. Historia taktyki, również tej polskiej, nierozłącznie wiąże się z rozwojem ludzkości, a jej rozwój i zmiany następowały i nadal następują w ścisłym powiązaniu zarówno z ilościowym, jak i jakościowym rozwojem sił i środków walki. Początków taktyki, Trzeba doszukiwać się w starożytności. W zasadzie pierwszym starciem na poziomie taktycznym były starcie opisane już w Biblii. Stąd na przykład znane wszystkim, znana wszystkim przypowieść o kajnie jablu, to jest zapis najstarszych walk, o jakich możemy się domyślać, walk ludności osiadłej, rolniczej skoczowniczą. Z oczywistych względów, akurat te początki taktyki nie odnoszą się do historii rozwoju taktyki wojsk polskich. Taktyka, nasza rodzima taktyka, nie rozpoczyna się ani w starożytności, ani we wczesnym średniowieczu. I choć wojowaliśmy z przeróżnymi wrogami na długo przed chrztem Polski w 1966 roku i oficjalnym pojawieniem się nazwy Polska na mapie Europy i świata to wybijamy się na głębokie wody rozważań taktycznych dopiero w wieku X. Dołączyliśmy wtedy do ogólnoświatowej koncepcji walki wręcz prowadzonej bardziej lub mniej zwartymi szykami. O pierwszych rozwiązaniach taktycznych w Polsce możemy z pewnością mówić w czasach Mieszka I, pierwszego historycznego władcy Polski. Wtedy to na magnistych polach Cydyni, rozciągających się tuż nad Odrą, mówiąc słowami kronikarza Brunona z Kwerfurtu, książę Mieszko, Sztuką zwyciężył. Tą sztuką była oczywiście sztuka wojenna. A zwyciężył nad Germanami, żywiącymi nad wyraz niecne wobec naszych przodków zamiary. Germanami dowodzonymi przez pana Hodona i Zygfryda. To pierwsze zapisane na kartach kronik zwycięstwa rozpoczyna barwną i bardzo, bardzo bogatą historię taktyki wojsk polskich. Historia, która jak już wówczas nierozerwalnie związana była z taktyką ogólnoświatową. Pierwszy okres dominacji walki wręcz, który rozpoczął się dla nas na polach Cydyni historycznie, bo wcześniej, na pewno kilkaset lat wcześniej, również nasi przodkowie przy użyciu przeróżnych rozwiązań taktycznych walczyli z różnymi przeciwnikami. Natomiast ten okres dominacji walki wręcz zakończył się dopiero z chwilą masowego wprowadzenia broni palnej na pola bitew. I to był XV, XVI wiek, w naszym wypadku XVI. Broń strzelecka spowodowała powstanie taktyki albo ewolucję taktyki linearnej, a potem kolumnowo tyralierski. I tutaj możemy zauważyć przeciwną paralelę. Otóż te rozwiązania taktyczne, które były dostosowane do prowadzenia sekwencyjnego ognia za pomocą broni palnej, zaczerpnięte były ze starożytności. Również nasi teoretycy też praktycy sztuki wojennej zapatrywali się w starożytnych Śladami tego są na przykład wspaniałe utwory Sienkiewicza, gdzie nie tylko możemy spotkać się z setkami czy nawet tysiącami słów łacińskich, ale też z powoływaniem się na konkretnych starożytnych autorów. Rozwój broni palnej, w tym wprowadzenie broni maszynowej, powstanie masowych armii, powodowało, że walka stawała się coraz bardziej złożona i rozczłonkowanie obejmowało coraz większe przestrzenie. W czasie I wojny światowej pojawiły się nowe trendy. Ugruntowała się operacja jako system bojów i bitew prowadzonych różnymi siłami w różnym miejscu i czasie. Ze względu na rozwój ilościowy, jakościowy sił zbrojnych potrzeba było wprowadzić stopień pomiędzy taktyką a strategią. Narodziła się sztuka operacyjna. Badanie działań wojennych z końca XIX i początku XX wieku, w szczególności I wojny światowej i wojny domowej w Rosji ujawniły jakościowe różnice między działaniami operacyjnymi Armii Frontu a działaniami taktycznymi związków typu korpus czy dywizja. Wskazywało to na konieczność wydzielenia zagadnień przygotowania i prowadzenia operacji w samodzielną dziedzinę sztuki wojennej. Wówczas, jak już wcześniej powiedziałem, pojawiła się sztuka operacyjna. W okresie międzywojennym największy wkład w rozwój taktyki wojsk lądowych wniosły teorie i koncepcje związane z użyciem rodzajów wojsk, np. wojsk pancernych i zmechanizowanych, czy też wojsk powietrzno-desantowych, ale też różnych rodzajów sił zbrojnych, marynarki wojennej czy sił powietrznych. Tutaj szczególnie warto wymienić znaczenie prac takich teoretyków jak Fuller, Basil Littleheart, Heinz Guderian, Michał Tuchaczewski. Ale wśród tych teoretyków, zwłaszcza e, jeśli mówimy o projektowaniu wyglądu przyszłej wojny, możemy umieścić i Polaków. Sikorskiego, Mossora, Romera, Rolar -Ciszewskiego, czy nawet późniejszego komendanta Głównego Armii Krajowej, Roweckiego. Tu też wypada podkreślić fakt specjalizacji związanej z powstaniem nowych rodzajów wojsk. Każdy z nich wyróżniał się przynajmniej częściowo swoistymi zasadami prowadzenia działań bojowych. Miał... I potrzebował mieć swoją taktykę. W ten sposób ukształtowały się taktyki różnych rodzajów wojsk. Taka struktura taktyki ogólnej, podzielona na taktyki różnych rodzajów wojsk, utrzymuje się do dziś. Na najniższym poziomie jest taktyka działania pojedynczego żołnierza i formacji jednorodnych, jakimi są pododdziały. Kolejny poziom to taktyka ogólna dotycząca działania oddziałów i związków taktycznych, czyli formacji broni połączonych. Wracając do ogólnej, ale i polskiej ewolucji taktyki, to kolejnym punktem przełomowym, lub jak teraz się mówi game changerem, była broń atomowa, która w latach 50 XX wieku przeorała, przemodelowała taktykę. Do połowy lat 50. zajmowano się głównie badaniem i wzbogacaniem doświadczeń II wojny światowej, doskonaleniem stosowanych w niej sposobów prowadzenia działań bojowych z uwzględnieniem zmian w organizacji wojsk lub ich technicznego. Natomiast rewolucyjne zmiany w taktyce nastąpiły z chwilą wprowadzenia właśnie od połowy lat 50. na potencjalnym przyszłym polu walki broni jądrowej. Dominująca do końca lat 80. właściwością działań bojowych było prowadzenie ich z użyciem właśnie broni atomowej lub w warunkach groźby jej użycia. I na tym etapie, czy to się komuś podoba czy nie, znajdujemy się do dzisiaj. Nic z tego, że do tej pory na taktycznym polu walki nie użyto broni atomowej, istnieje jednak bardziej lub mniej realna groźba jej zastosowania przez którąś ze stron, i to już wymusza na nas przygotowanie się do działania w warunkach jej użycia. I na tak ogólnie i skrótowo. Zarysowaną historię rozwoju taktyki ogólnej możemy spróbować nałożyć nasze polskie, rodzime doświadczenia dziesięciu wieków historii rozwoju taktyki wojsk polskich. A mamy tutaj się czym poszczycić. Nie będziemy tu wydeptywać nowych ścieżek, skoro obok istnieje już wygodna droga. Inżynierem tej autostrady polskiej taktyki jest nie kto inny jak generał Marian Kukiel, przy okazji profesor historii, jeden z najlepszych polskich historyków wojskowości. W swojej pracy pod tytułem Zarys historii wojskowości w Polsce, wydanej po raz pierwszy w 1929 roku, podzielił on historię naszego wojska, a więc i taktyki na kilka najważniejszych okresów. Wyróżnił ich cztery. Pierwszy epoka rycerstwa. Od IX wieku do 1506 roku, 2. epokę wojsk zaciężnych od 1506 do 1717 roku, 3. epokę wojska stałego od 1717 do 1795 roku i 4 epokę Wojska Narodowego od Legionów Dąbrowskiego po dzień dzisiejszy, a tym dniem dzisiejszym dla profesora Mariana Kukiela był rok 1921. Po tym wyróżnionym przez generała Kukiela dniem dzisiejszym, patrząc z naszej współczesnej perspektywy, możemy wyróżnić jeszcze jedną epokę. Epokę Wojska Narodowego funkcjonującą w Układzie Sojuszniczym, trwającą od 1939 do dzisiaj, czyli do 2023 roku, i zapewnie będącą trwać aż do rozpadu NATO, ewentualnie innych sojuszy, które zastąpią Traktat Północnoatlantycki i oby jak najdłużej Traktat Północnoatlantycki kreował i pomagał kreować naszą taktykę. Jeśli chodzi o poszczególne epoki. To profesor Kukiel podzielił je na okresy. W tych okresach starał się scharakteryzować najważniejsze siły, środki walki zbrojnej, ale też taktykę. Epoka rycerstwa od IX wieku do 1506 roku podzielona przez niego jest na okres pierwszy, woje i drużyna, okres drugi rycerstwo i pospolite ruszenie w czasie rozpadu państwa. Tutaj mówimy o rozpad państwa podczas rozbicia dzielnicowego, trzy rozkwit pospolitego ruszenia, wskrzeszonego królestwa i czwarty okres upadek rycerstwa i zmierzch pospolitego ruszenia. Od 1454 do 1506 roku. W pierwszej epoce, epoce rycerstwa, za najważniejszą i najbardziej dla nas charakterystyczną formację należy uznać: drużynę książęcą. Drużynę książęcą, która u boku zarówno mieszka pierwszego, jak i Bolesława Chrobrego, ale też mieszka drugiego i nawet Bolesława Chrobrego była najważniejszym narzędziem w ręku księcia bądź króla polskiego. Drużynę książęcą, którą możemy porównać z rycerstwem zachodnioeuropejskim. Czy z wojownikami zachodnioeuropejskimi walczącymi na polach bite Francji, Niemiec, Hiszpanii czy Włoch w 8, 9, 10 czy 11 wieku. Kolejna epoka, wyróżniona przez profesora Kukiela, to epoka wojsk zaciężnych, która trwała, przypomnijmy, od 1506 roku do 1717 roku. Pierwszym okresem, jaki wyróżnił w niej. Profesor Kukiel jest Kształtowanie się nowych instytucji wojskowych od 1506 do 1576 roku. Kolejnym jest rozkwit wojsk zaciężnych od 1576 do 1632 roku. Trzecim próby przeobrażenia i wzmocnienia organizacji wojskowej od 1632 do 1630. 1996 roku, czwartym okresem, ostatnim w tej epoce jest rozkład wojskowości staropolskiej, trwający niestety od 1697 do 1717 roku, roku Sejmu Niemek. W tej epoce, szanowni państwo, możemy dostrzec przede wszystkim rozkwit staropolskiej sztuki wojennej, sztuki wojennej w tymi taktyki, z której możemy być dumni do dzisiaj. Terminy takie jak husaria, czy wprowadzona na szerszą skalę przez króla Jana III Sobieskiego, dragonia, lekka jazda litewska, lekka jazda tatarska, pancerni, czy stare urządzenie polskie, dźwięczą w naszych uszach zwycięstwami, wielkimi zwycięstwami nad Szwedami, Prusami, kozakami, Rosjaninami, Niemcami. I wszystkimi innymi przeciwnikami, którzy ośmielili podnieść Twoją rękę na rzecz pospolitej narodów, wspaniałą dumą i chwał. To właśnie ta epoka jest świadkiem największych zwycięstw, największych światłych gwiazd w historii polskiej taktyki. To w tym okresie na naszej taktyce, zwłaszcza taktyce jazdy, polegającej na szybkim, decydującym i rozstrzygającym uderzeniu ciężkiej jazdy, wzorowali się inni. Chociażby i Gustaw II Adolf, największy taktyk Europy XVII wieku. Możemy chwilę pochylić się nad powodami wybrania tej, a nie innej ścieżki rozwoju taktycznego. Zachodnia część Europy jednak w XVI-XVII wieku bazowała na sile ognia, natomiast my. Na rozstrzygającym, dewastującym uterzeniu ciężkiej jazdy i w ogóle manewru jazd. Dlaczego? Przede wszystkim ze względu na obszar Rzeczypospolitej, wielkiej Rzeczypospolitej rozciągającej się aż od Wielkopolski po dzikie pola na Ukrainie, od Morza Bałtyckiego na północy do Morza Czarnego na południu. Piechota nie była w stanie przedrałować z jednego punktów Rzeczpospolitej do drugiego, z jednego krańca Rzeczpospolitej na drugi kraniec Rzeczpospolitej w odpowiednio szybkim czasie. Poza tym, niestety, ale Polska i Litwa w XVI, XVII, XVIII wieku to nie były kraje zurbanizowane, a tylko w oparciu o miasta albo o większe wsie piechota może działać skutecznie. Piechota skutecznie może działać Walczyć, manewrować w oparciu o punkty stałe. Najlepiej miasta, ewentualnie twierdze. Trzecim powodem, dla którego wybraliśmy właśnie tę ścieżkę rozwoju taktycznego, no, była tradycja, zarówno drużyny, rycerstwa, jak i pospolitego ruszenia szlachty, która preferowała walkę z konia i na koniu, a nie walkę pieszą przeznaczoną, może niestety, dla. Podlejszych, mówiąc językiem XVII wieku, warstw społecznych. Czwartym, być może najważniejszym powodem były pieniądze. Do prowadzenia wojny potrzeba jest trzech rzeczy: pieniędzy, pieniędzy i jeszcze raz pieniędzy. I tych pieniędzy brakowało w Rzeczpospolitej zawsze i wszędzie. Była potrzeba prowadzenia szybkich, zdecydowanych, rozstrzygających kampanii z rozstrzygającymi bitwami. Do takich działań jazda nadawała, zwłaszcza ciężka jazda nadawała się najlepiej. Po okresie rozkwitu staropolskiej sztuki wojennej największych zwycięstw polskiej historii przyszła epoka trzecia epoka wojska stałego, która trwała od 1717 do 1795. To jest epoka, która jest świadkiem zarówno upadku naszej wojskowości, jak i jej odrodzenia. W 1717 roku, kiedy Sejm Niemy ustalił komput wojska, nastąpił również upadek autoramentu narodowego, nędza autoramentu cudzoziemskiego, wojna o tron polski, próby aukcji wojska i niemoc wojskowa Polski połączona z rozwojem wojsk ościennych. XVIII wiek to okres... Nie tylko upadku staropolskiej sztuki wojennej, ale zamiłowania naszych przodków do prowadzenia wojen, które nigdy przecież za duże nie było. Po okresie upadku potwierdzonego Konfederacją Barską i ruiną wojska, Konfederacja Barska, ostatnie wielkie sarmackie powstanie i jednocześnie pierwsze polskie powstanie narodowe, ukazało wszystkim wszemi wobec, że staropolska sztuka wojenna nie sprawdza się na żadnym polu kilkutysięczne armie konfederatów barwskich Ciężej lub lżej uzbrojonej przede wszystkim jazdy ulegało w otwartym boju kilkuset piechurom rosyjskim wyposażonych w nowoczesną broń palną i wyposażonym przede wszystkim w dyscyplinę wojskową. Na przykład pod Lanskorona w 1771 roku kilkutysięczny korpus, korpusik w zasadzie, konfederatów barskich dowodzonych przez francuskiego oficera Dumorie uległ znacznie mniejszym siłom rosyjskim. Ale każdy upadek prędzej czy później zamienia się w odrodzenie. Po każdej nocy przychodzi dzień i takim dniem dla polskiej taktyki były reformy stanisławowskie i wojsko Sejmu Wielkiego z lat 1775 1793. Wielka Konstytucja 3 maja dotyczyła również spraw wojska. Po raz kolejny w naszej historii zapatrzyliśmy się wtedy na zachód. Staraliśmy się dostosować wzorce zachodnie, a w zasadzie zaadaptować wzorce zachodnie do naszych rodzimych potrzeb. Świadectwem, jak wiele pracy nasi przodkowie podczas reform Stanisławowskich włożyli w sprawy wojska jest chwalebna, świetna. Historia taktyki Wojska Polskiego podczas wojny w obronie konstytucji 3 maja. Nazwiska takie jak Puławski, przecież jeszcze wcześniej związany z Konfederacją Barską, czy Kościuszko, czy chociażby i Książę Poniatowski, który kilka lat później, kilkanaście lat później, oddał honor Polaków, któremu Bóg powierzył również Bogu, rzucając się w nurty elstry, są najlepszym tego. Przykładem. insurekcja Kościuszkowska 1794 roku. Kolejna, bo nie pierwsza, próba podniesienia całego narodu, nie tylko narodu szlacheckiego, ale również i mieszczan i chłopów w obronie konstytucji i w obronie niepodległości, suwerenności państwa polskiego. I tutaj taktyka i strategia, bo strategii Kościuszki też należy powiedzieć: taktyka, zwłaszcza Kościuszki, wprowadzenie. Podpatrzonych na zachodzie rozwiązań taktycznych, kolumny szturmowej złożonej z kosynierów, wspomaganych przez żołnierzy uzbrojonych w broń palną, są kolejnymi świadectwami rozwoju i odrodzenia taktyki wojsk polskich. Czwarta epoka, epoka wojska narodowego, którą profesor Kukiel rozpoczyna od historii Legionów Dąbrowskiego i kończy na roku 1921. I pierwszym okresem są właśnie epopeje polskich organizacji wojskowych, które walczyły w dobie napoleońskiej u boku Napoleona, również armii, armii księstwa warszawskiego, formacji polskiej w służbie francuskiej. Tutaj doskonałe przykłady użycia narodowego, użycia przez Polaków jazdy, chociażby szarsza wąwozie, Somosier. Czy chwalebne użycie kawalerii polskiej, jazdy polskiej na wschodzie w 1812 i na zachodzie w 1813 i 1815 roku. Epoka i epopeja napoleońska, skończona w 1815, nie kończyła okresu wojska napoleońskiego w Polsce. Ten okres trwał aż do 1831 roku, kiedy przegraliśmy najlepsza, jedna z najlepszych armii w historii Polski. Armia Królestwa Polskiego, Królestwa Kongresowego, wyposażona doskonale, wyszkolona przez oficerów napoleońskich, czerpiąca z dorobku napoleońskiego pełnymi garściami, niestety, ale uległa przeważającej sile Armii Imperium Rosyjskiego. Ostatnim okresem, o którym pisze generał Kukiel, jest okres wojen, zarówno wojny światowej, jak i wojny polsko-bolszewickiej i odrodzenia wojskowości polskiej po niemalże stu latach, od 1831 roku. Czy taktyka wojsk polskich, wojny polsko-bolszewickiej różniła się od tej prowadzonej przez wojska niemieckie, rosyjskie, austro-węgierskie, rumuńskie, pułgarskie na tych mniej ważnych niż front zachodni teatrach działań wojennych? Nie. Przestrzeń wschodu Europy, Rozwinięte, jak okiem sięgnąć równiny Ukrainy, Bagna-Prypeci czy Niziny państw bałtyckich, wymagały takiego, a nie innego taktycznego użycia sił zbrojnych. Jedyną różnicą jest to, że wojna polsko-bolszewicka była przede wszystkim wojną państw biednych, odradzającej się Rzeczpospolitej, państwa jednego z najbardziej zniszczonych podczas pierwszej wojny światowej państw Europy oraz. Budzącej się do swojego czerwonego życia Rosji Bolszewickiej. Oba te państwa nie mogły wystawić nowoczesnych, zasilonych licznymi przykładami techniki, jak na przykład ciężką artylerią, czołgami, samochodami, samochodami pancernymi czy lotnictwem, środkami walki zbrojnej. To jest wojna, która o wiele bardziej przypominała, przynajmniej na tym poziomie, wyższej taktyki, jak pisał o niej Henri Jomini wojny XVII, XVIII, zwłaszcza XIX wieku, niż wojny światową, która zakończyła się w 1918 roku, zwłaszcza tą toczoną na froncie zachodnim. Po 1921 roku, roku kiedy Wojsko Polskie przeszło na stopę pokojową, do 1939 staraliśmy się rozwijać naszą myśl taktyczną i całkiem nieźle nam to szło. Rok 1939 wraz z Kampanią Polską przyniósł przede wszystkim utrzeźwienie. Nasze pomysły, bardzo dobre, oparte na doświadczeniach z 1920 roku, były dostosowane przede wszystkim do tego przeciwnika, który miał przyjść ze wschodu. Nowoczesna wojna oparta na sile czołgów, przede wszystkim na sile logistyki, opartej na pojazdach mechanicznych, nowoczesnej wojny materiałowej nas niestety zaskoczyła. Po sześciotygodniowej kampanii wojsko polskie, po sześciotygodniowej heroicznej kampanii wojsko polskie musiało ulec zarówno wermachtowi, jak i Armii Czerwonej. Rok 1939 rozpoczął więc kolejną, już niewyróżnioną przez, z oczywistych względów, przez generała profesora Kukiela, epokę. Epokę Wojska Narodowego funkcjonującego w układzie sojuszniczy. Od 1939 roku z drobną przerwą w latach 90 byliśmy zawsze w jakimś sojuszu. Zarówno nasze polskie siły zbrojne na zachodzie, które przecież były najpierw tworzone u boku armii francuskiej, a więc wyposażone w sprzęt armii francuskiej, szkolone zgodnie z francuskimi regulaminami i doktrynami, później tą rolę przejęli Brytyjczycy. Na wschodzie wojsko polskie szkolone zgodnie z doktryną sowiecką, które przecież weszło później do Polski. Ta doktryna sowiecka, doktryna radziecka, użycia sił zbrojnych, przykłady taktyczne i sposób. Taktyczny sposób użycia sił zbrojnych do 1989 roku był przede wszystkim inspirowany, żeby tutaj nie użyć słowa dyktowany, przez naszych sojuszników, tutaj mówiąc w cudzysłowie, ze wschodu. Od 1999 roku, od roku, w którym Polska znalazła się w Sojuszu Północnoatlantyckim, chcąc nie chcąc musimy dostosować część naszych rozwiązań taktycznych do wymagań sojuszniczych. To nie jest żaden i żadna oznaka podporządkowania się interesom NATO. Tego wymaga zdrowy rozsądek. Skoro jesteśmy w sojuszu, to może lepiej dostosować niektóre nasze rozwiązania taktyczne, w tym i sprzętowe, do wymagań sojuszniczych, tak żeby łatwiej było nam przyjść z pomocą. W 2023 roku stoimy przed dylematem. Rozpoczęto w 2022 roku inwazja, rosyjska inwazja na Ukrainę każe nam, Zacząć się zastanawiać, co z rozwojem taktyki wojsk polskich, co z historią taktyki wojsk polskich. Przed sobą mamy dwie drogi: tworzenia własnych rozwiązań taktycznych, bądź opierania się na sojuszniczych rozwiązaniach taktycznych. Obie z tych dróg mają swoje dobre i złe strony, ale o tym, jaką drogę wybrać i dlaczego, rozstrzygnie już przyszłość. Dziękuję Państwu za uwagę, kłaniam się. Michał Przybylak. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek podcastu, subskrybuj nasz kanał, żeby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami. Odwiedź także naszą stronę internetową www.instytutkorfantego.pl oraz nasz profil na Facebooku. Do usłyszenia. Thank you